takich samochodów praktycznie już nie ma. Accord, Avensis, Mondeo, Insignia to wszystko melodia przeszłości, a on nadal jest i nawet ma drzwi bez ramek. Peugeot 508. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil. Witajcie w kolejnym materiale na kanale. Co my mamy za czasy, że człowiek cieszy się, że w ogóle siedzi w takim samochodzie, a nie zaczął jeszcze nawet o nim opowiadać. No ale jest jak jest i za chwilę zacznę o nim opowiadać, ale jeszcze słowo na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dziś Car Vertical, który dla moich widzów przygotował aż 30% rabatu na pobranie raportu dotyczącego historii używanego samochodu, którym możecie być zainteresowani. Czego z takiego raportu możecie się dowiedzieć? No to już pokazuję na przykładzie tego Peugeota 508, gdzie widzimy, że stan licznika jest ok. Tak samo zgadza się status prawny, widzimy, że samochód w 2022 roku przeszedł w Polsce badanie techniczne, no ale jak widzimy, były jakieś uszkodzenia. No to sprawdzamy. Zobaczmy sobie od razu zdjęcia, 2022 rok, samochód wygląda w ten sposób, a w 2021 roku wyglądał tak. Także od razu zapala nam się czerwona lampka. Czego jeszcze tu możemy się dowiedzieć? No to widzimy na przykład, że w 2021 roku było uszkodzenie w Belgii. Dalej w 2021 roku został zarejestrowany w Polsce, przeszedł badanie techniczne. Możemy potwierdzić sobie specyfikację takiego samochodu i wiele innych rzeczy. I jeszcze raz przypominam, że z moim kodem AUTOMOTO taki raport pobierzecie 30% taniej. Także działajcie, a my wracamy do testu. Ok, to lecimy. 508 to samochód piękny, z fajnym wyposażeniem, świetnie wykonany, ale pytanie, czy wy w ogóle do tego momentu dojdziecie? Więc zacznijmy sobie od najważniejszych rzeczy, które może cechują ten samochód, albo spowodują, czy wy w ogóle się nim możecie zainteresować. I są to, w mojej opinii, takie dwa aspekty. Pierwszym z nich jest przestronność, której po tego typu samochodzie, po reprezentancie segmentu D, możecie spodziewać się na wysokim poziomie. A jak jest tutaj? No to pierwsza jej część to oczywiście bagażnik, który ma tutaj 487 litrów. I na papierze może nie brzmi to jakoś bardzo źle, ale to jest samochód z założenia duży, przestronny, a przez to, że jest to liftback i przez to, że podłoga bagażnika jest dość wysoko, to na przykład ja zmieściłem tutaj dwie takie w miarę duże walizki i to w zasadzie by było na tyle. Po drugie, jak chcecie włożyć coś większego, to właśnie przez tą wysoko umieszczoną podłogę i opadającą szybę, no za łatwo nie będzie. Nie ma co tutaj przeciągać. Jak zainteresowani jesteście 508, ale szukacie dużego samochodu z dużym bagażnikiem, to oczywiście na szczęście macie tutaj wersję kombi. Ale jeśli miałoby to być liftback, to zdecydowanie sprawdźcie ten aspekt. A druga część tej, że tak powiem, przestronności, to oczywiście miejsce na kanapie. Skakujemy i przy moich 182 cm wzrostu miejsce na kolana mam. Miejsce na stopy przy bardzo nisko opuszczonym fotelu kierowcy nie mam. Ale zdecydowanie najgorzej pod tym względem jest tutaj nad głową. Nawet przy moim wzroście ja w ten dach może nie cały czas, ale dość często uderzam. No ale sprawdźmy też Grześka. Przypominam, tutaj 192 cm wzrostu i on przed kolanami co prawda dałby tutaj w miarę radę. Też ma mało miejsca na stopy, no a nad głową to już naprawdę lipa. Także to jest ten pierwszy aspekt. Dla mnie na przykład praktycznie nieważny. Ja nie wożę już wózka dziecięcego i tak dalej, w ten bagażnik się zmieszczę, z tyłu nie jeżdżę, więc dla mnie jest ok, ale jeśli wymagacie od 508 naprawdę dużej ilości miejsca, no to albo kombi, albo jakiś inny model. Drugi aspekt, chyba ważniejszy, to silniki, bo tutaj jest naprawdę specyficznie. Na początek zobaczcie, co ja dostałem do testu, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu benzynowy czterocylindrowy silnik o pojemności 1.6. Dysponuje on mocą 180 koni mechanicznych i wraz ze 110-konnym silnikiem elektrycznym tworzą układ hybrydowy o mocy 225 koni i maksymalnym momencie obrotowym na poziomie 360 Nm. Samochód w tej specyfikacji rozpędzi się aż do 240 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,9 sekundy. I pytanie, co jeszcze tutaj mamy do wyboru i czemu powiedziałem, że to jest tak ważny aspekt. Albo kupujemy 508 z PureTechem, czyli mała pojemność 1.2, 3 cylindry, 130 koni, nieduża moc. Albo kupujemy diesla. Za niego akurat bardzo duży plus,
bo diesle też dzisiaj giną. Ja uważam, że do tego typu samochodów, które z założenia powinny być na autostrady, diesel musi być. No ale znowu, nie każdy potrzebuje diesla, to jest też nieduży diesel, 1.5 i też tylko 130 koni. A jak to Wam się nie podoba, to od razu przeskakujemy na plug-ina. I tutaj wiadomo, przez to, że mamy baterię, przez to, że samochód potrafi jechać na samym prądzie, od razu cena bardzo dużo do góry, ponad 30 tysięcy, a po drugie, to nie każdy chce plug-ina, nie każdy lubi plug-ina, nie każdy potrzebuje plug-ina. A nawet bym powiedział, że większość nie chce. I to jest właśnie ten problem. Albo malutkie silniczki, na przykład 3-cylindrowe, albo od razu mocny plug-in i dość drogi plug-in. O cenach oczywiście powiem zaraz. Tego problemu oczywiście nie ma, jeśli na przykład lubicie 1.2, wystarczy Wam 1.2, wystarczy Wam ten diesel, chcecie plug-ina, no ale jednak ta szersza gama silnikowa, gdzie na przykład 4-cylindrowy silnik, 1.6, no tu taki jest, ale to jest plug-in. Ale taka zwykła benzynka, 2-litrowa, 4-cylindrowa, moim zdaniem by się coś takiego tutaj bardzo przydało. No ale dobra, wiecie już, że przestronność to nie jest królestwo 508, wiecie, że ta gama silników jest dość specyficzna. Jeśli to Was nie zraziło, a może nawet zachęciło, no to lecimy dalej, przeskakujemy do przodu. Szczególnie, że tutaj jest genialnie. Ja uwielbiam przebywać w tym samochodzie. Jest w zasadzie jedna rzecz, która tak nie do końca mi pasuje, czyli to, co wygląda, jakbym grał sobie na jakimś pianinie czy na czymś. Może to lubicie, może nie, ja mówię o swoich wrażeniach. Tu jest jeszcze jedna bardzo specyficzna rzecz. Jak znacie Peugeoty, to o tym wiecie, ale może ktoś nie zna, więc przypomnę. Ta korelacja zegary, kierownica, kolana. Ja bardzo często w Peugeotach mówiłem, że albo wezmę kierownicę wyżej, nie uderzam w kolana i nie widzę połowy zegarów, albo ją opuszczę, widzę zegary i na zakrętach uderzam w kolano, czy gdzieś tutaj po prostu w nogę. I co jest tutaj dziwnego? To jest chyba pierwszy Peugeot, którym ja ani nie musiałem się przyzwyczajać, ani usadzać przez tydzień. Wsiadłem, ustawiłem i od razu było dobrze. I od razu byłem w szoku. Widzę całe zegary, w ogóle nie uderzam tutaj w nogę. Wow, ale... jestem pewny, to jest bardzo specyficzny aspekt. Każdy, dosłownie każdy powinien to sprawdzić na sobie, co polecam. Jeśli się przypasujecie, to tu jest rewelka. Na tych fotelach się genialnie siedzi. To jest takie połączenie chyba alkantary ze skórą. Nie znam się na alkantarach i skórze, ale chyba tak. Są mega wygodne, są świetne na trasę, świetnie trzymają na boki. One są mocno wyprofilowane, więc jeśli tego typu fotele miałyby się u Was znaleźć, to też polecam nie przypasowywać się 5 minut w salonie. Weźcie taki samochód, pojedźcie chociaż gdzieś na szybszą trasę ze sprzedawcą, z handlowcem czy bez niego, ale to sprawdźcie. Dla mnie rewelka. Tych materiałów nie będę nazywał, że są jakieś premium. Zresztą dzisiaj często w premium materiały nie są premium. Ale są fajne, są miękkie, są dobrze spasowane. Multimedia. Wielki plus, bezprzewodowy Android Auto. CarPlay chyba też, chociaż nie sprawdziłem, że tak powiem, w praktyce, ale tak gdzieś czytałem, w specyfikacji po prostu. Działa to dobrze, nie rozłącza się, bardzo mi się to podobało, natomiast sam system, on jest dosyć wolny. To jest taka jego cecha, wada, zwał jak zwał, natomiast jest dość prosty. Łatwo się do tego przyzwyczaić, możemy sobie tutaj konfigurować ustawienia. Nie chcę w to wnikać długo, bo w zasadzie nie ma nad czym. Najważniejsza rzecz, obsługa klimatyzacji wymaga naciśnięcia tego przycisku i wtedy możemy sobie zwiększyć temperaturę, zmniejszyć nawiew i tak dalej. Oczywiście w takim ustawieniu mamy tutaj szybki dostęp, ale tylko do samej temperatury. Jeśli właśnie jakieś zwiększenie nawiewu, zmniejszenie, czy tam zmiana kierunku nawiewu, no to już przy pomocy tego przycisku i tego ekranu. O, i może jak już wymieniam rzeczy, które mi się nie podobają i to będzie chyba ostatnia, chociaż może nie, ale limuzyna, automat i nie ma auto hold. Ja już trochę nie mam siły, ale co zrobić? Może jeszcze wrócę na chwilę do zegarów, bo one są też dość specyficzne. Mają kilka ustawień, ale ja nie od razu znalazłem takie, które mi pasowało na co dzień. Natomiast udało się. I to mi na przykład bardzo pasuje. W każdym razie podsumowując ten segment wnętrza. Świetnie wykonane, świetnie się tutaj czuję. Bardzo mi się podoba wizualnie po prostu. To jest coś innego. Ja lubię takie inne rzeczy, żeby wszystko nie było takie same w każdym samochodzie. Tutaj widać, że to jest taki francuski styl, że to jest Peugeot. Mimo, że jest w koncernie Stellantis, to zachowano te cechy Peugeota. Możecie je lubić, możecie ich nie lubić, ale one na szczęście są. Ja uważam to za plus. Natomiast przejdźmy już do samej jazdy. I teraz tak, o pluginie krótko, bo wiem, że za tym nie przepadacie. Takie realne zasięgi na samym prądzie to jest jakieś 35-40 km, przynajmniej jak jest mega gorąco, klimatyzacja cały czas i tak dalej, więc sporo mniej niż obiecuje producent. Ale do takiej codziennej jazdy, dojechania do pracy, wrócenia, w miarę okej.
No ale tak jak słyszycie, to nie jest dużo kilometrów, więc pytanie, co tutaj się dzieje, jak bateria się już rozładuje. No to tak, po pierwsze spalanie. Najniższą wartość, jaką udało mi się tutaj osiągnąć gdzieś tam pod miastem, do 90 na godzinę, to było 5 z hakiem. Jadąc po ekspresówce, ja zużywałem około 7 litrów, autostrada 8, nawet bardziej 8,5, coś takiego. Także znowu widzimy, jeśli kupować plugina, to po to, żeby go cały czas ładować, dojeżdżać do pracy, wracać, znowu ładować, to jest najbardziej sensowne wykorzystanie. Jak nie możecie tego robić, no to, tak jak mówiłem, zostaje 1, 2 albo diesel. Na co to się jeszcze przekłada? Jak tutaj był prąd, to ten samochód w mieście był bardzo cichy. Mówię też o takiej dynamiczniejszej jeździe. Jak się prąd skończył, no to każde przyspieszanie, ruszanie, słychać silnik, natomiast może powiem coś dziwnego, ale tutaj są 4 cylindry. I mi się ten dźwięk silnika nawet podoba. Ja jestem przyzwyczajony do tych niskich pojemności wszędzie i takich różnych dźwięków, a tu jest dla mnie całkiem ok. Oczywiście wolałbym 2,5-litrową benzynę 6 garów, no ale to sobie mogę woleć. Mnie się ten dźwięk całkiem podoba, nie wiem jak będzie dla Was. No ale ważne, są 4 cylindry, na szczęście. Wyciszenie. I to jest moim zdaniem chyba jeden z większych plusów tego samochodu. Może nie do końca, na przykład przy 140, bo tutaj już troszkę słychać, że to jest samochód, który na przykład ma drzwi bez ramek, ale nadal moim zdaniem jest dobrze, a przy niższych prędkościach, w mieście czy gdzieś tam do stówki, tu jest naprawdę mega komfortowo. No ale jak już mówię o komforcie, zawieszenie. Jeśli jesteś fanem takich typowo francuskich, miękkich zawieszeń, to nie tu. Tutaj jest bardzo komfortowo, ale moim zdaniem z taką lekką dozą sztywności. To się przekłada trochę na prowadzenie. Ja nie będę mówił, że ten samochód świetnie jeździ w zakrętach, składa się w nie wspaniale, prowadzenie jest mega precyzyjne. Nie jest tak. Ale ja to wszystko określiłbym jako mega przyjemne dla kierowcy. Tym samochodem chce się jechać, chce się do niego wracać. O, może to jest ważne. Dla mnie to jest ważne. Jak wiem, że muszę gdzieś pojechać i stoi jakiś tam samochód, co średnio mi się chce nim jeździć, no to średnio mi się chce nim jeździć. A tym, jak słyszę, że muszę gdzieś tam podjechać i mi się nie chce, przypominam sobie, o, 508, to lecę. To jest takie coś niekonkretne, ale z drugiej strony, jak lubicie samochody, to myślę, że mnie zrozumiecie. To jest samochód, do którego chcę się wracać. To jest bardzo ważne. I też na ten samochód, przynajmniej dla mnie, chcę się patrzeć. Tu się trochę zmieniło. Ja Peugeot uwielbiałem za te kły. Tutaj nie ma już kłów, tylko jest podobno, to są podobno 3 pazury. Czy to wygląda lepiej? Moim zdaniem nie. Czy to wygląda dobrze? Moim zdaniem cały czas tak. Szczególnie, że mamy tutaj już ten taki dopasowany grill, tak jak to na przykład w 408. Trochę to ginie w tym samochodzie, w tym kolorze. Ja bym na pewno takiego koloru nie wybrał, ale na przykład biały kolor. I jakieś odróżnione czarne wstawki. Jeden z najładniejszych samochodów w tym segmencie, chociaż rywali to on za dużo w tym segmencie już nie ma. Ale na pewno to jest piękny samochód, znaczy na pewno dla mnie to jest piękny samochód. I chcę się na niego patrzeć. Wrócę jeszcze na chwilę, bo zapomniałem powiedzieć o systemie nagłośnienia. Mam tutaj audio od marki Focal, czyli marki bardzo dobrej. I mam takie dziwne wrażenie, bo czasami jak jechałem w tym samochodzie, to wydawało mi się, że gra świetnie. Potem włączałem jakiś inny utwór i wydawało mi się, że jest tak po prostu ok. Nie wiem, od czego to zależy. Jak macie doświadczenie i wierzcie mi, że nie chciałem tak powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że jest dobrze, średnio albo źle. A co, może nie co jadę tym samochodem, ale co inny utwór, inna charakterystyka utworu, inna muzyka, to ja mam inne wrażenia. Nie wiem, czemu tak jest. Bawiłem się ustawieniami naprawdę od zachwytu po takie, że no jest spoko. Dajcie znać, jeśli macie doświadczenie z tym systemem, bo może ja coś źle robię, ale jestem naprawdę ciekawy Waszych wrażeń, bo na ten moment nie umiem podpowiedzieć, czy warto do tego systemu dopłacić. Dajcie znać. No ale dobra, skoro już o pieniądzach, to sprawdźmy, ile takie cacko kosztuje. Najnowszy cennik 508 w wersji sedan to tak naprawdę 3 pozycje. Otwiera go kwota 218 tysięcy złotych za plug-in hybrid 180. Dalej mamy prezentowany dziś plug-in 225 za 224 900 zł, a szczyt cennika to plug-in hybrid 360 z napędem na 4 koła i tutaj 337 200 zł i dodam, że kombi jest o 5 000 zł droższe. No i jak widzicie, wiadomo, nie ma co już po raz setny opowiadać, jak to dziś jest drogo.
ale już skupiając się na samych cenach. Dopłata do plugina to ponad 30 tysięcy złotych. Kiedy to się zwróci? No właśnie, jeśli chcecie taki samochód z takim napędem, to spoko. Ja gdybym miał podsumować 508 pod swoim kątem, to gdybym ten samochód zamawiał, na pewno wziąłbym diesla. Pamiętam, że byłem takim samochodem z Warszawy nad morzem i ja tam dojechałem, wróciłem i jeszcze ileś przejechałem na jednym baku. To jest coś fantastycznego. Same wrażenia z jazdy też były świetne. Tylko musimy pamiętać, że to jest diesel, ale też o niskiej mocy. Więc powtórzę jeszcze raz, podsumowując. Jeśli spodobała Wam się 508, chcecie po nią biec, to sprawdźcie przede wszystkim te dwa aspekty. Przestronność, bagażnik, kanapa i gama silnikowa. Jeśli to Wam podpasuje, to to jest moim zdaniem jeden z najfajniejszych samochodów w tym segmencie. Ja 508 jeździć uwielbiam. To jest fantastyczny samochód. Możecie przekonywać mnie, że jest inaczej. A zróbcie to w komentarzach pod filmem. Ja staram się jak najczęściej odpisywać, być z Wami w kontakcie. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.